Ja byłam pewna, że on nie rzuci, ale siebie nie byłam pewna. Kochani, gratuluję wygranej, jesteście zwycięzcami drugiej edycji programu Hotel Paradise. Artur, pamiętasz, że wygraliśmy? Pamiętam. Słuchajcie, najważniejsze pytanie, czy dzisiaj w życiu prywatnym także jesteście parą? Nie, myślę, że na dzień dzisiejszy jesteśmy przyjaciółmi. Myślę, że to uczucie się zrodziło w przyjaźń. Artur, zobacz, jak mi się ręce trzęsą. Dlaczego to powiedziałeś? Ale od przyjaźni po miłość można pójść, tak? Najpierw trzeba zbudować świetną relację taką przyjacielską. Bardzo fajne jest to, że my się lubimy, mamy dobry kontakt, nie sprzeczamy się o nic i chyba tak naprawdę ze wszystkich uczestników, którzy są w parach, no to my mamy najlepszy kontakt. Ale ty w programie mam wrażenie, że dawałaś takie sygnały, że Artur jest w twoim typie. Pamiętam taki tekst, jest potencjał. No to co się z tym stało? No bo jest potencjał. Co się stało z tym potencjałem? No pierwsze co, bardzo dzielą nas, Artur mieszka w Poznaniu, pod Poznaniem, przepraszam. Ja w Warszawie, no to te kilometry nas dzielą, no to wiem, że to troszkę, no nie miałoby też sensu. Tak, to też jest ciężkie, jak Artur jest trochę młodszy ode mnie, ale nie przeszkadza mi to zupełnie i nigdy mu tego nie powiedziałam, żeby to mi przeszkadzało. A czujesz faktycznie tę różnicę wieku? Nie, jestem z niego dumna, że jak na swój wiek jest, w moją stronę jest genialnym mężczyzną. No do innych dziewczyn to taki był może trochę gorszy, ale dla mnie jest w porządku, był i mam nadzieję, że będzie. Mhm. Ważne pytanie, przeszliście razem ścieżkę lojalności, żadne z was nie zdecydowało się na strącenie kuli, ale moje pytanie jest takie, co wy wtedy czuliście? Czy był niepokój, czy było to zaufanie i pewność, że ta druga strona też tego nie zrobi? Tak, ja powiem szczerze, że miałem troszeczkę niepokój, obawiałem się, że Ata może uderzyć kulą. Ziółko! Artur miał. Tak, chociaż po mojej gestykulacji twarzy nie było widać tak naprawdę tego, bo sam poker face'a miałem wtedy, jak stałem na tej ścieżce i starałem się tak, taka mina do... Dobra mina do złej gry, jak to się mówi, tak? Ja byłam pewna, że on nie rzuci, ale siebie nie byłam pewna. Bo ja to strasznie szybko zmieniam zdanie, bardzo szybko. Ale jak już staliśmy już w tym głównym, ja mówię, dobra rzucę, bo będzie ubaw. Bo ja lubię, jak jest ubaw. Dobra rzucam, ale mówię, no nie zrobię mu tego, ale co będzie, jak on mi to zrobi? A ja mówię, dobrze, trzymam. I trzymaliśmy.